24 lipca 2024 roku, w środę, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łabędach. O Bachu i o tym plakacie może na koniec, a teraz skupmy się nad Słowem Bożym, które wyznaczone mamy dzisiaj najpierw z Księgi proroka Izajasza z 61 rozdziału. Pan namaścił mnie, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 1 rozdziale: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Moi drodzy, kiedy przeczytałem te teksty, pojawiły mi się w głowie dwie myśli. Po pierwsze, jak pocieszać, kiedy ja jestem tym, który ma kogoś pocieszyć? I po drugie, jak wygląda Boże pocieszanie, gdy chodzi o każdego z nas, kiedy my potrzebujemy pocieszenia? Chyba dostajemy odpowiedź w księdze proroka Izajasza, dlatego że jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać: Pan namaścił mnie, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Prorok otrzymał zadanie, miał pocieszyć zasmucony lud izraelski i wydaje mi się, że każdy z nas, kto musiał kiedyś kogokolwiek pocieszyć i nie było to tylko jakieś błahe stwierdzenie, na przykład nie martw się, jakoś to będzie, albo poklepanie po ramieniu, kiedy było to coś głębszego, to myślę, że my jako ludzie wierzący mamy tę oręż, że możemy się pomodlić i prosić Boga o to, by dał nam mądrość, by nas oświecił, by dał nam słowo, w jaki sposób kogoś pocieszyć w żałobie, w chorobie, w jakimś bolesnym doświadczeniu. Wiemy, że takie sytuacje są bardzo trudne, ale Bóg wyposaża nas swoim słowem, swoim duchem i mocą modlitwy możemy z tego korzystać. Drugi aspekt to właśnie, kiedy my potrzebujemy tego Bożego pocieszenia, często modlimy się w takich sytuacjach, być może udajemy się do kościoła, być może w kościele, w ciszy, w majestacie, w powadze poszukujemy tego pocieszenia w modlitwie, ale bywa i tak, że jesteśmy bezradni. Bywa tak, że nawet jako ludzie wierzący, przygnieceni jakimś doświadczeniem, stwierdzamy, że nie mamy siły, by się modlić, nie mamy poczucia tego, że Pan Bóg jest przy nas. Tymczasem, korzystając z mądrości księdza Herberta Brockeringa, która jest tutaj też z Biblią na co dzień wypisana, chciałbym, byśmy wsłuchali się w te słowa i może przemyśleli właśnie je dzisiaj w bardzo dogłębny sposób. I ci z nas, którzy tego pocieszenia Bożego potrzebują, ale też ci, którzy mają się dobrze, a być może kiedyś tego pocieszenia potrzebować będą. Posłuchajcie, co ksiądz Herbert Brockering zapisał. Czasami Bóg czuwa w taki sposób, w jaki czyniła to moja matka lub ojciec. Cicho, ze szklanką ciepłej herbaty, lekarstwem, wiedząc dokładnie, jak się czuję, podciągając kołdrę wysoko aż pod samą brodę i otulając moje ramiona. Bóg jest tym, który nigdy nie idzie spać, kiedy jestem w potrzebie i jest zawsze wystarczająco blisko, aby usłyszeć każde moje poruszenie. I moi drodzy, to właśnie jest Pan Bóg, zawsze obecny, zawsze przy nas, zawsze czuwający. I życzę zarówno tym, którzy będą pocieszać, ale tym, którzy tego pocieszenia potrzebują, właśnie odczucia Bożej obecności, odczucia tego, czy poczucia świadomości tego, że Bóg jest zawsze przy nas. Życzę Wam miłego dnia, a chciałem jeszcze, korzystając z okazji, zaprosić na 25. odsłonę Gliwickiego
festiwalu bachowskiego, która właśnie trwa, a dzisiaj w środę 24 lipca o godzinie 18 tutaj w tym kościele w Łabędach odbędzie się jeden z pięciu koncertów, recital klawesynowy. Serdecznie zapraszam, polecam. Kościół Ewangelicko-Augsburski Marcina Lutra w Łabędach. Być może do zobaczenia na festiwalu, Gliwickim Festiwalu Bachowskim. Zostańcie z Bogiem.